Po jednym dniu względnego spokoju w raporcie covidowym dzisiaj opublikowana statystyka jest wstrząsająca. Ministerstwo Zdrowia podaje, że w ciągu ostatniej doby nowe zakażenia COVID-em potwierdzono w Polsce u ponad 29 tysięcy osób. Ministerialny raport opublikowany w środę przed południem mówi o blisko 60 nowych zakażeniach w Suwałkach. W powiecie ziemskim suwalskim dodatni wynik testu uzyskało kolejne 15 osób. 8 zakażonych wykryto w powiecie sejneńskim, a w augustowskim 25. Nie minął się z prawdą w swym niedawnym apelu prezydent miasta. Codziennie w suwalskiej statystyce są informacje o zgonach. Minionej doby odnotowano w Suwałkach 1 ofiarę śmiertelną, w powiecie ziemskim 2, a kolejne 3 w powiecie augustowskim. Ogółem, według raportu krajowego, w 24 raportowanych godzinach koronawirus lub powikłania z nim związane zabiły 570 ludzi. Z danych zawartych w rządowym sprawozdaniu wynika, że wczoraj aktywnie zakażonych mieliśmy w kraju nieco ponad 418 tysięcy. Dzisiaj aktywnie chorych jest już niemal 436,5 tysiąca. Ale autorzy raportu zastrzegają, że z uwagi na ciągłą aktualizację danych, raport może zawierać pewne nieścisłości. My obliczenia oparliśmy na podanych liczbach. Jak podało dzisiaj Ministerstwo Zdrowia, istnieje podejrzenie, że do Polski dotarła już mutacja Omikron. Trwa sekwencjonowanie pobranych próbek. Wyniki będą znane za kilkadziesiąt godzin, poinformował dziś Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy resortu zdrowia.